I dzisiaj finisarz tego, co zaproponowała nasza nauczycielka Gipa Buła. Ja się od tej wystawy bardzo cieszę, bo ona ekspozycji aranżacyjnej jest jedną z takich wystaw najbardziej, jedną z bardziej takich spójnych, gdzie twórczość, te obrazy, fotografie, które pokazujemy, zostały zaaranżowane w sposób spójny z przestrzenią. Ja to przynajmniej tak odbieram. I to w tej wystawie bardzo lubiłam, że udało mi ją się zaaranżować tak, że pięknie współgrało to, co się dzieje na obrazach, na fotografiach, z tym, jak skonstruowana jest przestrzeń naszej galerii. Ten także to jest jedna z takich właśnie pod tym względem wyjątkowych wystaw. I co ważne, robimy to rzadko, zrobiliśmy to, jak pamiętam, po raz drugi, że katalog z tej wystawy, ten jedyny dokument, który zostaje po większości wystaw, to znaczy katalog właśnie, został wydrukowany w trakcie, został opracowywany i wydrukowany pod koniec trwania wystawy i jest zapisem tego, jak ta wystawa wyglądała. Też zbiorem tekstów, które były pisane o twórczości naszego Kuculak wcześniej, ale też i jest tu wywiad, który nasza rozmowa, którą przeprowadziliśmy w ramach tej wystawy i ta rozmowa dotyczy też tej wystawy. Przestaraliśmy się, by ten dokument, który powstał z tej wystawy, nie był tak jak to zwykle, bywa w 90% przedstawieniem twórczości, reprodukcjami, często niezwiązanymi, najczęściej niezwiązanymi z tą konkretną ekspozycją, a to właśnie jest zapis tego wydarzenia, które miały w BWA. Są w tym tak katalogu oprócz naszej rozmowy, to jest najświeższy tekst, jest tekst bardzo piękny profesora Janusza Połoma, dotyczący fotografii Marzeny Kuculak. Jest z nami osoba, która artystycznie swoim okiem znakomitego, bo najlepszego grafika w ogóle w Polsce, nie tylko w Olsztynie. Boże, coś takiego słyszę, to nóż mi się otwiera. Która ten katalog Tadeusz Bury-Burniewicz, który ten katalog opracował graficznie. On jest piękny, już sama okładka o tym mówi. Jeśli chodzi o to, jak przeniosła Dania, to chyba najlepiej brałam się fotografię, że zapis fotograficzny najlepiej się broni, jeśli chodzi o reprodukcję, to nie możemy porównać, bo mamy te oryginały po prostu tutaj przy sobie. Jeśli chodzi o malarstwo, z tym jest zawsze trudniej. A czemu góry? Powiesz? No, jest w swoją szarej tablicy i też tobie, nie? Po prostu są to bardzo ciężkie prace do sfotografowania, to tego trzeba zacząć. Ta tablica by była i już wykorygowała. No, można. One są bardzo duże i były z tego, maszyna mówiłaś, że to było po kawałku fotografowane chyba, nie? Ale no, nie są to najlepiej sfotografowane prace. Tak powiem, dyplomatycznie. Przepraszam. Ponieważ jakby teraz dopiero... Jak się pracuje nad takim katalogiem, to się ogląda te prace wielokrotnie i to różnie, w kanałach i tak dalej. Nie? Więc ja je znam prawie na pamięć w tej chwili. Zresztą nie lubię oglądać druków, bo ja już znam to w ogóle, bo siedziałem na tym bardzo długo i znam to wszystko na pamięć. I sam druk dla mnie już nie jest taki ważny tak naprawdę. Ale na przykład ta praca, ona jest bardzo źle sfotografowana w katalogu. Ona zupełnie ma zupełnie co innego. Ale słuchaj, ale to nie jest to, że ty nie miałeś po prostu podstawowe rzeczy jak, nie wiem, akwoska, kodakowska, barwna i dziesięcioporowa tablica z szerościami, średniami. Nie, no to wszystko. Przy obrazku nie fotografowałeś? Nie było. A, no, nie było takiego wzoru. Tak. Teraz... A to jak to? Nie, to zawsze... Nie, bo to
Oczywiście, zawsze są obraże, że też to wypadnie te wizyty. Nie, no, okej, to się zgadza. To ktoś, kto się specjalizuje w produkcji, powinien coś mieć. Ale, no mówię, to samo dotyczy fotografii cyfrowej, to nie ma znaczenia, czy analogować. No, kiedyś to było takie, jak mówię, analogowe, to każdy musiał mieć, a teraz jakoś nie musi mieć. Musi mieć, przepraszam. Nie, no, ja tak, tak powiem, tak to żartuję. Nie koryguje filtry z obowiązek, dokładnie jest tak zwany Kodak, tablica Kodaka, jest skin ton i wszystko, i bez tego nie wchodzi żaden materiał do żadnej obróbki. No. Nie, no to się zgadza. No. Tak czy owak, no po prostu pewnych rzeczy się nie da ruszyć, już jak jest coś sfotografowane za bardzo, bo jak coś się ruszy, można zepsuć to w innym miejscu, jakby ruszając te fotografie. I ja je zostawiłem tak, jak były zrobione te obrazy. Nie ruszałem ich w ogóle właściwie, bo się troszkę bałem, bo nie wiedziałem, co z tego wyniknie. Też, jakby to powiedzieć, jest sprawa kompetencji. No nie wiem, fotograf odpowiada za zdjęcia, prawda? No nie będę mu się ładował w sprawy zdjęć, nie? Bo to nie jest jakby moja broszka. No ale widzę, że to nie wyszło najlepiej. To dzisiaj to bardzo dobrze widzę, bo po prostu czasu też nie było za wiele na katalog. Ale to jest też tak, że w przypadku malarstwa, bo przecież ja oglądam bardzo wiele katalogów i przy wielu wystawach, że w przypadku malarstwa naprawdę jest bardzo rzadko tak, że patrzysz na reprodukcję i trzymasz po obrazu i to jest to samo. A jeszcze właśnie te prace są niesłychanie trudne, bo Marzena to maluje tak, jakby one tak dokładnie się nie składają, to i ktoś to robi jakąś, nie znając jakby tego problemu, tego malarstwa w ogóle, jakiś fotograf, to może popełnić wiele błędów, fotografując każdą osobę. A czy ja mogę się wtrącić jako fotograf? Czy można coś? Jak nie masz referencji na kolekcie, to nie będziesz wiedział, jak nie są. Gdzieś w ciemność, jeśli nie ma referencji parametrycznych, czyli czerwony, biel, pola szarości, RGB, czyli tablica trójpolowa adytywna i subtraktywna, to nigdy nie wykorzystujesz obrazu. Bo co ci obchodzi obraz? Nie wychodzi, żeby pod tym obrazem była ta referencja. Jak to wykorzystujesz, to masz obraz dobry. To ja ci powiem, że mi się zdarzało mieć pozornie dobre jakby to, co mówisz, a z kolei obraz się wygląda, bo tak też bywało. Natomiast w ogóle z fotografią cyfrową to się dzieją dziwne rzeczy. Bo tam jest tak kwestia taka. Jeszcze czułości matrycy, jest kwestia potem oświetlenia tego wszystkiego, oczywiście, nie? Jest kwestia, już nie będę mówił o takich rzeczach jak ostrość i tak dalej, ale po prostu na przykład zupełnie jest coś takiego w fotografii cyfrowej, jak na przykład błędy bitowe, prawda? I to jest właściwie ten podstawowy parametr właśnie, jak bym się tutaj. Czyli to jest po prostu to, kto ma jaki aparat, no. Powiem to bezczelnie. No. Nie patrzę za temat sprinty ani koszty nie były wyglądane. To ja to przygotowałem, ja wiem, jak to wygląda, jak to wygląda. Co? I to jest temat, że każdy. Może ja jeszcze powiem. Okej, to są takie szczegóły techniczne. To jest. Ja to bym przygotowywał, ale na tylko sam to przyjmę, robi proofów, to pozwól powiedzieć trochę o proofach, bo to jest dalszy ciąg tego tematu właśnie cyfrowego. Więc dopóki druk był, dopóki proof był z folii, które były drukowane potem, to był proofem. A w tej chwili jest to po prostu wydruk cyfrowy. Szczególnie trzeba oglądać oryginały. W przypadku sztuki dawnej, kiedy tam no nie jest tak bardzo istotne, czy ta twarz jest bardziej ciepła, czy mniej, czy ta zielona jest mniej szmaragdowa, no wiadomo, nie? W przypadku nowej sztuki, kiedy to
jest czasem tylko i wyłącznie sztabiko, no to naprawdę jest szalenie istotne. Byłam na wystawie w zeszłym roku Marka Rotko. Ze swoim przyjacielem, który jest muzykiem, więc kompletnie nie zna się na sztuce, na barwie. Znaczy mniej. Opowiedziałam, obejrzeliśmy dokładnie wystawę Marka Rotki, wychodzimy z tej wystawy i widzimy na słupie ogłoszeniowym plakat z reprodukcją z obrazu, który przed chwilą oglądaliśmy. I mój przyjaciel mówi, patrz, a tego obrazu nie było na wystawie. To ja się powiem lepszą historię. To jest super przykład na to, że nie da się. Kiedyś byłem na wystawie Rembrandta i wszystkich prawdziwych jego dzieł w tym wstępie muzeum w Amsterdamie. No i tak, wisi obraz, Bostek jest po lewej stronie, płynie rzeczka, nie? A na pocztówce, takiej dużej z wystawy, Bostek jest po prawej stronie. No więc słuchaj, ja oczywiście natychmiast to kupiłem, wysłałem do Tadzie Piotrowskiego, który nie wiem, znacie Tadzie Piotrowskiego. Wiemy, maluje jak. On ciągle go kopiuje. Z różnych tam. Nie, ja generalnie miałem szczerze, jak wyglądają oryginały po katalogach, które. A bywa, że jest odwrotnie. Bywa, że jest tak, że Picasso katalog posiada tak 70-70 w tych polskich. Potem wyglądają, że oryginalnie to jest w ogóle jakieś to. Teraz na etapie ten kolor. Takim światem, w którym powstawała praca. Bo to jest prawda tej pracy. No to trzeba by go wiedzieć. Ale to się nie ma. Ale jeszcze w swojej pracowni trzeba go obejrzeć. Moje by się nie dało. Ale bo to. Ale ja mówię, że z kolorem to jest coś niesamowitego. To jest. Dlatego właśnie mówię. Są takie prace, których nie da się wyprodukować w ogóle na przykład. No są takie. I zrób coś już. No. Jakaś jedna kreseczka gdzieś tam z grobu. Żeby jeszcze kreseczka, no to już jest jakiś punkt zaczepienia. No po prostu, a są tacy, no. Jest to problem nierozwiązany i chyba nigdy nie będzie, bo. No a ty każdy z nas inaczej bardzo szczegółowo. Poza tym właśnie. To już wystarczy, to już się zgodzi. Ale też dlatego ja się skłaniam ku temu. Ale to, że nie do ideału jest zawsze ważne. To jest nie do samej sumy wypuścił takie nie do 30 kg, to w takiej mam mowa. Prawie że w oryginałach nie byliśmy reprodukcji. Jeden do jednego prawie niektóre prasy. 30 kg przerobka. A to już tak było. Tak. Tam kilka. 10 tego wyszło. No i łańcuchy do ściany. Nie, no to ja myślę, ja uważam, że to nie ma tam, ja po prostu myślę, że nie, coś nie do tego, jak ja mówię, coś nie do przemyśla pewna sytuacja. No bo żeby tu udawać mądralnie, by się mądrzyć i tak dalej, no. Ale prawda jest taka, że tak powiem, no jest ten rozwiązany problem. Na ścianie trzeba mieć oryginał. No to trzeba powiedzieć, no słuchajcie, no po prostu. Ale to też dlatego ja się skłaniam ku temu i wracam do katalogu. I w tym jest coś fajnego też, że właśnie że tego się nie da złapać. Że to jest takie dążenie, to jest takie łapanie sensu trochę tego malarstwa. Łapanie i nigdy nie złapanie. Tak wiesz. Ale też, że dobrze jest, jeśli katalog właśnie nie jest tak, jak robiliśmy przez wiele lat, że jest tekstem plus reprodukcje, które nigdy nie są doskonałe. Że dużo lepsza jest taki to jest taka półdokumentacja. Bo to z ludźmi. No właśnie jak zobaczyłem to otwarcie tej wystawy, to od razu powiedziałem fotografowi, żeby robił zdjęcia z ludźmi, bo po prostu te prace jakby ożyły, wiesz, tak. Wiesz, bo też one są w różnych oświetleniach. One są jakby raz są takie, a potem na ścianie są inne, zwróćcie uwagę. Także no żeby je pokazać w jakby kontekstach, no coś takiego. Tak, no i jest to dokumentacja tego, bo wystawa jest zawsze, to jest taki rodzaj pracy i taka jedyna możliwość, że ta wystawa ma zawsze tylko swój określony czas. Ona jest i ona się już nigdy nie powtórzy. I zawsze artystom bardzo brakuje tego, że tego, nie ma tego zapisu. Nie ma zapisu tego wydarzenia. Takim zapisem jest tylko katalog, ale jeżeli on jest niedoskonały, jeżeli produkcje nie wyszły, jeżeli zapis, tekst dotyczył, no nie wystawy, tylko twórczości, no to też nie jest ten, to coś, co jest dokumentem tego wydarzenia.
I tutaj zawsze trudne są wydawnictwa dotyczące wystaw czasowych, bo one właśnie są, nie są doskonałe. I takim wyjściem, żeby to nie był tylko ten katalog z tą nie zawsze udaną reprodukcją, jest to, żeby robić katalog do konkretnej wystawy. No. Ale myślę, to jest fajnie, bo ja bym jeszcze chciał spytać Ciebie, Marzena, czy te prace można ustawiać w innej kolejności, tylko kwadracie? Wiesz co? Bo ja bym spróbowała się pobawić. Ja Ci powiem, bo, że ja już habilitacje pewne od tego typu podjęłam. Tak? Tak, ale ja za bardzo widzisz, bo tylko że ja za bardzo nie chcę o tym mówić, bo to jest coś, co ja mam zamiar zrobić w przyszłości. I nie bardzo chcę zdradzać w ogóle idei, ale idziesz w dobrym kroku. Tak? Ale wiem, że tak to jest tam napisane, że to są jakby moduły do... Bo te prace jakby, dla mnie te prace mogłyby się ciągnąć kilometrami. Wiesz, takie, one się nigdy nie zaczynają, nigdy nie kończą. Takie coś, nie? Prawda? I dlatego tu też na spady porobiłem, nie, żeby, rozumiem, że takie, że one się dają rozciągać. Nie? Że... Tak, i też jest to, co mi się to bardzo podoba, że styk tych prostokątów wcale nie jest tak, że łączą się te konstrukcje. Nie, nie, no właśnie, tak. Bo tak by to narzucało, nie? Że powinno się pasować na jeden, a to tak nie ma. Czasem jest tak, ale nie do końca i na spokojnie może to nie mieć miejsca. Ale w głowie tworzy się obraz. W całości. A ta idea to jest coś takiego, co ja nawet miałam zamiar zrobić, ale ze względu na to, że nie to mam... To pozwól innym ułożyć może. Ty zostaw te obrazy, a mnie ktoś inny ułoży. Nie ma z tego robić. Nie, po prostu. Marzena ludzi na to bo jak się Marzena, ty za bardzo przywiązujesz może do tych... Wiesz, że to tak ma być. Znaczy powiem tak, kilka razy się pomyliłam przy składaniu wystawy, jak miałam to wszystko, przyjechało gdzieś hurtem i źle złożyłam, bo się pomyliłam po prostu w tej masie i już szczęście. I potem rozkładaliśmy i z powrotem składaliśmy, żeby było dobrze, tak jak miało. Ale to jest inna rzecz. No ale nie było tak, że oglądając swoją wystawę nagle zobaczyłaś ten obraz jest inaczej złożony niż myślałaś. W trakcie składania. A to zamieniliśmy, musimy to ściągać. To masz w pamięci całość. No w ramach naszego spotkania możemy taki jeden obraz może zamienić na lepszy, lepszy na wyjście. Ale są wszystkie na gwoździkach. Znaczy, tak, Krzysztof, to możemy spokojnie... Obrazy moim zdaniem nie są lepsze, tylko chyba są inne. To znaczy, to takie wiesz... Chęć zabawy takiej właściwie. Tak, zabawy. Wiesz, no... Właśnie, jak mówię, jak już wtedy zdechnąłeś, to powiem, bo miałam ochotę zrobić coś takiego właśnie na finisarz. Ale to, że przychodzi się na finisarz, jest jedna odsłona, na finisarz jest inna odsłona, ale to w przyszłości. A przyszło coś takiego do głowy teraz? Nie teraz, coś to już... Tylko ja nie mówię o warunków. No my malutko, po prostu byliśmy sąsiadami. Przez długo, nie? Tyle lat byliśmy. Nie? 11 piętro. Jest smutno, że kończy się wystawa? Mi się to podoba. Jeżeli ja mogę, to mogę. To jest... To kiedy będzie okazja, żeby to wszystko tak zrobić, mamie? Aha, jeszcze Janusz, bardzo ładne zdjęcie zrobił. Mojej sąsiadce, to Cię muszę pochwalić. Bardzo Ci podoba. To nie mówię po to, żeby Ci kazić. No, bardzo ładne. Tak, naprawdę to tak. I to nie jest zdjęcie Twojej sąsiadki, tylko to jest zdjęcie artystki. Nie, fajnie. Na górę to sąsiad? Wiesz, w innym świetle i na sali, w kontekście. Jak to wisiało w kontekście gdzieś przed sobą. No żeby pokazać, że to są dwie różne prace wręcz. No ale już no, nie, no. Nie, to tak wygląda, jakby w różnym czasie było robione. No w czasie to różnym, bo to się nie da jednocześnie zrobić. Tak, albo też różne światło, ale to dzięki temu, no właśnie to, żeby się starać, żeby ta opowieść o sztuce i opowieść o tym wydarzeniu, jakim była wystawa, była na tyle ciekawa i interesująca. Zobaczcie jak to, ten obraz, który jest obrazem ulubionym moim z tej wystawy, na którym prawie nic nie widać i którego było bardzo trudno też i tu oświetlić, no. Ale to jest obraz... No dalej nie jest oświetlony.
nie jest optymalny, bo po prostu próbowaliśmy na wiele różnych sposobów, nie wiem, zawężyć sobie za mocno. Nie no, właśnie co leciał na pokazaniu z dwóch światła. Tak. A żeby to też po prostu... Jak go nazywamy? Północną melancholią. Bo to tak, chociaż za ciebie. Chcę powiedzieć dokładnie to, co powiedziałem, że obraził się dzisiaj na sobą grafować. No ale dzięki temu, że tu jest ten o malutki, no. Nie? To już jest zupełnie inaczej, no. Ten zaczął żyć, nie? W przestrzeni się pokazuje. Tak, to no. Jest... Żyje w przestrzeni i jest już większą zachętą. Także forma opracowania graficzne, tylko że tu się znalazły zdjęcia też i z ludźmi. To jest to, co ty, Janusz, mówiłeś, proporcja. Nie? Nikt nie czyta malutkimi cyferkami napisanych wymiarów. Nie wie, że te obrazy mają 480. Może to który obraz? Ale ona świetne zdjęcie zrobiła, sama robiła zdjęcia tam niektóre. To panoramy to parę razy, także bardzo dobrze mi się współpracowało. No. Ona jest jakaś taka przeszkolona mocno, to nie wiem. A wiesz, masz tu też fotografię. Tak, jest tak. Cały czas fachowca, tak? Tak, to panorama. Tak, także nie jest... No. Poza tym z górą się świetnie pracuje. No nie, nam się w ogóle dobrze pracowało. Szkoda, że nam się krótko, bo się dobrze pracowało. Tak, będzie się palić i tak, ale teraz też tak patrzę, że... Ale nic nie wypiliśmy, pani Kliszka. No, ale z Jakubem też mi się zawsze świetnie pracuje. Zupełnie to samo. Jego zdjęcia przecież, znaczy jego... Moje zdjęcia, ale przez niego przygotowywane też. A te ale też nie jest tak, że wszystkie zdjęcia są dobrze... Photoshopie tam. Bardzo ładnie, tak. Widzę, że tam leży jakieś... Nie, tam jedno to chyba odpowiedź. Było mnie tam. Gdzie z tymi czarno-białymi? Tam. Tam dało czas już przenosić czarno-białe. Bo dwa były takie pod światło robione, a to z wyjątkowo to był efekt zmiękny, tak? A resztę było trzeba jakoś... Ostrze bliżyć, nie? No tak. No to taki tutaj, no to ja to zawsze, dla mnie to jest ciekawa przygoda, tak jest, taki niby nic, taki kupi katalog, nie? Przepraszam. Ale to jest taka przygoda, dwutygodniowa powiedzmy przygoda, prawda, i poznaje się człowieka i tak jego pracę. I potem ten efekt, dla mnie to jest jakby coś jeszcze innego, nie? No to... Ale były przyznać, że boi się robić katalog z dziedziny sztuki, niż, no przepraszam, opony mi szara. No niestety muszę robić, bo tam dobrze płacą. Ale to masz trochę przyjemności, a przy oponach też? No, po zapłaceniu jest więcej pieniędzy. Nie, to trzeba i to różne rzeczy robić tam. W każdym razie, no bardzo, to zawsze to jest taka fajna przygoda. Za każdym razem inna, no, można powiedzieć. Tak, i też to jest to, czego my tu pilnujemy w galerii. Że współpraca z grafikiem to jest zawsze artysta plus grafik, nie, że ty się zawsze nawet sprawiasz zaproszeń czasem kontaktu. No ja to w ogóle tak patrzę, to wy pracujecie w szkole, nie? I to ja to patrzę na to jakoś tak dziwnie, bo ja wcale nie jestem grafikiem, wiesz, było śmieszne. No ale jesteś malarzem. To jakiś paradoks w ogóle, jakoś tak sam widzę, że kurczę, że im jestem starszy, więcej jakby paradoksów w tym wszystkim. I jakoś tak, bym nawet powiedział takie coś, tylko że ja za dużo gadam w tej chwili do Marzena. Marzena tak mało mówi. No, ale weź to. Mogę cię zastąpić. Proszę bardzo. No, że kurczę, no nie wiem, no tak, no powiem to tak, tak dziwnie jakoś, że można być dobrym grafikiem, jak się jest dobrym malarzem. Przepraszam za takie chamstwo moje. Ale uczenie kogoś tylko grafiki to jest coś okropnego. To jest po prostu jakby zamężanie życia człowieka. Wiesz, to tak nie skali, wiesz, to po prostu... Także no, ale myślę, że mówię wam, żeby graficy na tej uczelni właśnie mieli jak najwięcej malowania. To jest jeszcze postulat, szkoda, że tutaj nie ma. Z kolei balażem grafikę. Jakby się zajmował. No to są takie dziwne paradoksy właśnie. Tak jakoś to widzę, no nie wiem, że za tego się nie da tak pokładać. Tak, wiesz, szuflady, wiesz, to jest grafika, to jest malarstwo. Ale to samo mówił
Pan teraz przybywa wystawę niżej. Fotograf. Tak, mówił, że no niestety fotografia fotografią, ale najważniejszy jest obraz. I on dokładnie to samo mówił. I widzenie obrazu. I na przykład mówił też, że jak przychodzą do niego, bo jest tam w zarządzie, przyjmuje nowych kandydatów do tego związku fotograficznego, to sprawdza ich wiedzę z historii sztuki. I różne ciekawostki wychodzą. No, teraz też jest taki czas, że właściwie każdy może być fotografem, nie? O właśnie, to też bardzo dobrze. No,